czwartek 8 października Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach odwiedzili cieszyńscy podróżnicy Leszek Szurman i Paweł Wiśniowski. Na swoim koncie mają piesze wyprawy górskie, rowerowe, a także kajakowe. I właśnie o tych ostatnich opowiadali w Gumnach. Dzisiaj spotkanie w Gumnach, ale to wasze nie pierwsze tego typu spotkanie. Nie, razem mieliśmy już spotkanie w Żorach, po Odrze, cośmy mieli, przepłynęliśmy i mieliśmy spotkanie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. A dzisiaj, no bo wy i pieszo, i na rowerze, i kajak też, dzisiaj mówiliście głównie o tych swoich przygodach i wyprawach kajakowych, nie? Tak, o przygodach kajakowych, które nie zawsze kończą się fortunnie. W moim przypadku obydwa razy raczej skończyło się dosyć, że tak można powiedzieć, i smutnie, i zarazem szczęśliwie, że żyję i jestem tutaj z wami. Pan Paweł kajakowych wypraw nie dokończył ze względów zdrowotnych, ale nie poddaje się. Cieszyńscy podróżnicy już planują kolejną wyprawę. Tym razem ma to być Dunajec. Spotkanie z podróżnikami zainaugurowało cykl Przy kawie w Gumnach. Spotkania, warsztaty, zajęcia będą miały miejsce co drugi czwartek.